Raz, dwa, trzy. No właśnie, w takim tempie chcielibyśmy zrzucić jak najszybciej swoje zbędne kilogramy i wyrzeźbić swoje ciało, ale często intensywne ćwiczenia nie wystarczają. Moim pierwszym przyrządem do ćwiczeń była taka niepozorna rolka do ćwiczeń. Marto, ty zrzuciłaś już kilkadziesiąt kilogramów i twoje ciało kompletnie się zmieniło, ale są też takie elementy twojego ciała, które nie do końca ci się podobają. Czasami dzieje się tak, że ćwiczenia nie wystarczą tylko na ujędrnienie ciała. Również trzeba się wspomóc różnymi zabiegami, które wykonywałam w studio. Marta, jesteśmy bliżej twojego finału metamorfozy. Ciśnijmy dalej. Zdecydowanie dla Marty proces ujędrniania ciała jest trudniejszym etapem niż etap odchudzania. Już zależy od czynników zewnętrznych, takich jak genetyka czy typ skóry. Zauważyłam, że moje ciało zrobiło się bardziej ujędrnione, bym bardziej powiedziała, że takie zbite. I to naprawdę widzę z miesiąca na miesiąc, że jest poprawa. Często zgłaszają się do nas kobiety, które mają problemy z tak zwanymi pelikanami. Mamy szereg zabiegów z kosmetologii typu endermologia, fale radiowe oraz elektrostymulacja. Wyrzeźbienie i ujędrnienie ciała to marzenie także Magdy, ale ona wciąż jeszcze jest na etapie redukcji zbędnych kilogramów. Zosia, dawaj na ciocię! Magdo, ty powiedziałaś, że przede wszystkim odchudzasz się dla swoich córek, ale czy to nie córki stały się troszeczkę wymówką? Zdecydowanie nie, nie powiedziałabym, że dziewczynki są wymówką, że te kilogramy przestały mi spadać. Jak najbardziej dzieci są u Madzi wymówką i często właśnie tym się broniła. Samotnej matce jest ciężej. Też bardzo dużo spędzam czasu z dziewczynkami po to, żeby Madzia mogła w końcu zadbać o siebie. Jestem tutaj bardziej takim katem niż pocieszycielką. Nie ma co się oszukiwać, ktoś musi być ten zły. Czasami jest trudne pogodzenie wszystkiego z przyjazdem. Doba jest dla mnie po prostu za krótka, ale no, mam dla kogo walczyć, mam dla kogo żyć. Tak, no, są dziewczynki, więc dla nich. Nie mogę im po prostu pokazać, że jestem słaba. Nie chciałabym gdzieś tam, żeby po prostu jak dorosną, żeby musiały się mnie wstydzić. Presja jest. Tutaj cały czas walczymy o każdy kilogram, o każdy centymetr. Myślę, że będzie efekt końcowy zadowalający, a zresztą Madzia już jest zadowolona z tego, co zrobiła i już jest dużo sprawniejszą osobą. Koordynacja ruchowa również jest dużo lepsza i uśmiech na twarzy. Asia od początku mówiła, że się nie podda i wygląda na to, że chyba słowa dotrzyma. Skupiamy się na usuwaniu zalegających toksyn z naszego organizmu. Co jest dla ciebie najtrudniejsze? Ostatnio sobie myślałam, że moim konkretnym celem będzie 60 kg. No to będzie dosłownie połowa mnie. Zaczynałam z wagą 120 kg, chciałabym ważyć 60. I chciałabym się jeszcze pozbyć obwodu ramion, bo no nie ukrywam, też muszą chodzić zazwyczaj na krótki rękaw, dłuższy rękaw. Po prostu są duże te ręce. Na początku Asia troszeczkę nas oszukiwała pod tym względem, nie jem słodyczy. To też widziałyśmy w trakcie analizy składu ciała. Natomiast Asia teraz wie, że jeżeli nie będzie się nas słuchała, to niestety nie będzie miała efektów. Dużo lubi teraz spacerować, nie ma tak podjeżdżania samochodem, woli sobie jednak się przejść. Zaczęłyśmy przede wszystkim od zabiegów z kosmetologii, ale też łączyłyśmy strefę fitness i dzięki temu osiągnęłyśmy to, co już mamy, ale oczywiście cały czas nam brakuje i chcemy jeszcze więcej. Życzę jej z całego serca, żeby dopięła swego, żeby schudła jeszcze tyle, ile chce, żeby po prostu się jej marzenie spełniło. Czy jesteś przekonana, że uda ci się osiągnąć postawione na początku metamorfozy cele? Oczywiście, że tak. Tego jestem pewna w 100%. My też jesteśmy tego pewni w 100% i trzymamy kciuki. Fantastyczne bohaterki, które inspirują, a my cały czas kontynuujemy temat. Jest ze mną już teraz Katarzyna Walędzik, ekspert Fundacji Studio Figura. Witam serdecznie. Chcemy jeszcze więcej porozmawiać o pelikanach, czyli tej skórze, która no, traci swoją jędrność na skutek odchudzania. Jak się ich pozbyć? Pelikany to właśnie ta nasza problematyczna tutaj, część. Mm-hmm. Tak, potocznie nazywamy tę część pelikanami, tak. Bo jeszcze występują motylki, nietoperze. Zobacz, ile zwierzaków mamy. Nie wspomnę o chomikach, tak. Ale to inny temat. Tak. A motylki to gdzie? Motylki to też tu pelikany też tutaj, tak? I nietoperze. Aha, po prostu to wszystko trzy to potoczne samo. Potoczne nazwy na problematyczną jedną część ciała. No i te nazwy brzmią tak słodko, a zmaganie się właśnie z tą dolegliwością
nie jest aż takie słodkie, prawda? Bo to absolutnie jest ciężka praca. Jest, to jaki jest w takim razie pierwszy krok do tego, żeby uzyskać takie ramiona, no, o jakich marzymy? Pierwsze to jest jakby dbanie o siebie już w domu, profilaktyka. Mhm. I tutaj mamy szereg rzeczy, które możemy wykonać. Są to między innymi ćwiczenia i mówimy tutaj o pompkach damskich, klasycznych, mhm, ale także na przykład pompkach szwedzkich, które ćwiczą tę część ramienia. No i ćwiczenia z ciężarkami, wyciskanie zza głowy, może to być butelka wody, mogą być to obciążniki na nadgarstki, ale oczywiście ćwiczenia najlepiej działają, kiedy stosujemy pielęgnację. Pielęgnacja. Ćwiczenia, pierwszy punkt, zapamiętujemy, drogie panie. Tak. Pielęgnacja. A co wchodzi w jej skład? W takim razie? Bym tutaj powiedziała o trzech rzeczach. Po pierwsze peelingi, po drugie balsamy, no i nieoceniona rola suplementacji kolagenowej. Mhm. Po pierwsze w peelingi, które ujędrniają skórę, dobrze, żeby się w nich znalazły elementy i wyciągi z imbiru, cynamonu, papryki i w balsamach również na przykład różdżek, które sprawiają, że skóra jest ujędrniona i działa tam mikrokrążenie, które sprawia, że jesteśmy długo takie jędrne, młode. Mhm. Czyli tak, ćwiczenia pewnie codziennie, dieta też jest oczywiście ważna. Pielęgnacja raz w tygodniu wystarczy, czy też... Peeling raz w tygodniu, balsam codziennie. Balsam suplementacja codziennie kolagenem. Suplementacja codziennie. A jakie są jeszcze inne zabiegi dodatkowe, które mogą pomóc w walce? Kiedy już rzeczywiście pojawią nam się pelikany, bo pojawiają się zarówno u osób szczupłych, gdyż pojawiają się z wiekiem, ale także u osób, które w swoim życiu często się odchudzały, nawet mhm, u młodych czy po ciąży, mhm, to wtedy już potrzebne nam jest potrzebna wizyta w profesjonalnym gabinecie, na przykład modelowania sylwetki. Mhm. Żyjemy w XXI wieku, więc świetnie korzystamy z technologii, które nas otaczają i tam cały szereg zabiegów właśnie na nas czeka. Pracujemy na dwóch technologiach najczęściej, mhm, i tutaj opieramy się na falach radiowych albo falach dźwiękowych. Mhm. Fale radiowe to głowice, które skracają włókna kolagenowe. To jest lifting bez skalpela. Skóra wraca na swoje miejsce. Tu widać efekty szybko. Tak, widać efekty bardzo szybko. Skóra jest endogennie podgrzewana, czyli wewnętrznie tkanki, które właśnie pracują na naszym kolagenie. Z kolei, jeśli chodzi o fale dźwiękowe, to jest coś fantastycznego, bo po pierwsze pozbywamy się tłuszczu, jeśli jest taki nadmiar, to również ujędrniamy skórę i pozbywamy się bardzo tego tłuszczu szybciutko, dlatego że fale dźwiękowe jakby pozbywają komórkę tłuszczową jej zawartości praktycznie natychmiast. I już po pierwszym zabiegu widzimy rezultaty. Już po pierwszym, naprawdę? Kiedy mierzymy nasze panie, to widzimy różnicę przed i po zabiegu. Także zapraszamy serdecznie. A jak długo trwa taka sesja? Pół godzinki na ramiona. Pół godziny i widać efekty. Naprawdę coś niesamowitego. I jeszcze powiedzmy tak na koniec, że każda pani, która rzeczywiście chciałaby mieć właśnie takie ramiona, które może eksponować, a gdzieś, no nie wiem, może się wstydzi właśnie tego, że ma te pelikany, może uzyskać piękny efekt, prawda? Tak, oczywiście, że może. Dba sama o siebie, zagląda do studio i tam może modelować swoje ramiona. Drogie panie, zapraszamy. Nie ma rzeczy niemożliwych. I dodatkowo mamy oczywiście nasz konkurs, który może tutaj pomóc właśnie w walce z pelikanami. Również vouchery 1800 zł. Dwa takie vouchery mamy dla państwa. Wysyłacie SMS-y o treści figura pod numer 7220. To jest nasz challenge nowa. Zachęcam. Odpowiadajcie potem kreatywnie na zadane wam pytanie. No i mam nadzieję, że właśnie do ciebie, jeśli marzysz o tym, trafi ten voucher. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy, ja również dziękuję. Życzę sukcesów. Dziękujemy. A teraz, proszę państwa, lecimy dalej.